Kierowcy samochodów dostawczych po rozładunku niespodziewanie odjeżdżali spod rampy. Zdarzało się to również w momencie, gdy rozładunek nie został zakończony, co groziło wypadkiem. Jeden z naszych kolegów, Maciej Kęska, wymyślił system, który ma zapobiegać takim niebezpiecznym sytuacjom. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa na terenie ABB, kierowca podstawiający się na rozładunek pod rampę zobowiązany jest zabezpieczyć pojazd za pomocą klina znajdującego się przy doku rozładunkowym. Standardowy klin kierowcy często bagatelizowali lub wyjmowali zbyt wcześnie, co powodowało niebezpieczną sytuację. Istniało wysokie ryzyko poważnego wypadku w momencie, kiedy samochód odjechałby w trakcie trwania rozładunku. Zdarzało się, że kierowca odjeżdżał spod rampy przekonany o zakończeniu rozładunku w momencie, kiedy była ona jeszcze rozłożona na aucie i spadała z niego. Aktualne rozwiązanie całkowicie eliminuje wystąpienie takiego zdarzenia. Nowy klin połączony jest z panelem sterowania rampą. Kiedy kierowca zaparkuje i podłoży klin, na magazynie zapala się pomarańczowa lampka, co oznacza auto przygotowane do rozładunku. Dzięki temu rozwiązaniu pracownicy nie muszą również otwierać kilkukrotnie rampy, aby sprawdzić, czy auto jest już pod dokiem. Jeżeli klin nie zostanie podłożony w momencie rozkładania rampy lub klin zostanie usunięty przez kierowcę zbyt wcześnie, następuje uruchomienie alarmu dźwiękowego. Po zakończeniu rozładunku magazynier składa rampę, a kierowca dostaje informację za pomocą sygnalizacji świetlnej, że może odjechać spod rampy. Wszystko działa automatycznie, system nie wymaga obsługi magazyniera.